Dzień dobry Państwu. No na pewno jadąc tutaj do Torunia zdawaliśmy sobie sprawę, że idziemy na bardzo ciężki teren i że będzie nam bardzo ciężko o punkty, ale na pewno wierzyliśmy też w swoje umiejętności. Ja zespół praktycznie to poznałem dopiero pierwszy raz w środę. Też ciężko mi było tutaj jakieś wielkie to ruszady zespoły to robić. Zdawałem sobie sprawę, że nie ta pora jeszcze. Tutaj ten gospodarz miał większe pole do manewru, tutaj to dłuższy czas. Ale ja uważam, że to, co żeśmy sobie założyli przed meczem, nie będę mówił o założeniach taktycznych, bo nie o to chodzi, ale to, co żeśmy sobie to założyli, czyli że będziemy grali konsekwentnie, bez względu na to, jaki będzie wynik. Mecz miał na pewno swoją dramaturgię, bo 2-0 dla nas, potem 2-2, potem karny na 3-2. Ogólnie uważam, że mecz na pewno mógł się podobać dla kibiców. Było dużo to walki, dużo było sytuacji bramkowych, dużo było fajnych akcji. Cieszymy się z tych trzech punktów na pewno, bo to w jakiś sposób daje nam chwilę oddechu przed następnymi spotkaniami. Na pewno ten mecz też przeanalizujemy, ponieważ uważam, że popełniliśmy jednak troszeczkę tych błędów, szczególnie to w momencie, kiedy mieliśmy sytuację na 3-0, gdzie miał to Trojanowski. Zamiast dograć do zawodnika, który miał to praktycznie do pustej bramki, strzelał, z tego poszła potem bramka na 2-1 i potem sytuacja w drugiej to połowie, gdzie Trojanowski też miał sytuację, gdzie lobował bramkarza obok, potem poszła na to następne akcje ze strony gospodarzy i bramka na 2-2. Cieszę się z tego, że zespół pomimo tego, że stracił te dwie bramki, to jednak się nie poddał i jakby, bo pierwsze 15 minut drugiej to połowy było dla nas bardzo ciężkie, zespół gospodarzy poszedł bardzo wysoko, agresywnie i tutaj byliśmy troszeczkę pogubieni, zbyt głęboko się cofnęliśmy, ale potem po tej bramce jakby paradoksalnie zespół zaczął znowu tak grać jak w pierwszej części do spotkania i myślę, że do końca może nie dyktowaliśmy warunków gry, ale chyba mieliśmy tą grę pod jakąś kontrolą. Także cieszę się z tych trzech punktów. Gratuluję tutaj do chłopakom i szykujemy się do następnego meczu. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Oczywiście były to dwa debiuty trenerskie, jak wiemy, i ktoś wyszedł w tym pojedynku zwycięski. Żałuję, że to nie byłem ja. Mieliśmy w założeniu zagrać konsekwentnie. Mieliśmy usprawnić tą naszą grę, bo gdzieś tam te frywolne czasami zagrania zawodników powodowały to, że łatwość tracenia bramek była widoczna, tak? I gdzieś to też utrzymanie się zawsze gdzieś decydowało o tym, że te bramki nie padały. No, cieszyć może to, że gdzieś tam potrafiliśmy z 0-2 podnieść się praktycznie z kolan, strzelając bramkę, która dała nam taki wiatr w żagle pozytywny. W szatni omówiliśmy sobie ewentualne mankamenty, jak musimy zareagować, żeby spowodować zdobycie bramki, która gdzieś tam, mówię, spowoduje, że będziemy się liczyli i zagramy o pełną pulę. Jestem trochę dłużej od trenera, ale do końca powiem szczerze, jeszcze nie poznałem na tyle zawodników i nie wiem do końca na kogo na co stać w tym zespole i myślę, że ten okres poznawczy będzie trochę przedłużony. Czeka nas ciężki tydzień. Na pewno dziękuję chłopakom, że podjęli walkę. Zaangażowania na pewno nie zabrakło. No myślę, że trochę wyszli usztywnieni na początku, sparaliżowani. Wiedzieliśmy, z kim będziemy się mierzyli, tam nie grają anonimowi gracze. Mimo, że nazwa Pelikan Niechanowo nie jest może wszystkim znana, ale tam wielu zawodników legitymuje się bardzo, bardzo interesującym CV i tu jakość piłkarską było widać, tak? I gdzieś tam mieliśmy problem momentami i z prowadzeniem piłki, z budowaniem ataków i mieliśmy problem również z odbiorem, tak? No, takie mecze na pewno nie są łatwe. O kontrowersyjnej sytuacji, czy był rzut karny, czy nie, no nie chcę dyskutować, bo nie byłem, nie potrafię tego ocenić, bo odległość jest zbyt daleka. Takie jest piłkarskie prawo, że gdzieś tam sędzia decyduje i pokazał na rzut karny. Zresztą dwukrotnie na potwierdzenie goście musieli go powtarzać, zdobyli bramkę. Przegraliśmy 3-2, ale widzę też dużo pozytywów i jakby nie jestem jakiś mega rozczarowany, tak? Oczywiście wynikiem tak, ale myślę, że ten zespół jest cały czas w budowie i będziemy dalej rozwijali tą myśl szkoleniową, którą chcę tu wprowadzić i myślę, że w kolejnych meczach będziemy potrafili zdobywać komplet punktów. Dziękuję. Powiem tak, ten mecz był bardzo podobny do meczu z Lechem Poznań, który też gdzieś tam Lech złapał przewagę.
kontrolował niby przebieg spotkania, w końcu nam się udało zdobyć bramkę. Wierzyliśmy w swoje umiejętności, choć nie do końca wszyscy w nas wierzyli gdzieś tam dookoła. Cieszę się, że my zawodnicy pokazaliśmy charakter, przyszedł nowy trener, też zobaczył naprawdę fajne niektóre akcje w naszym wykonaniu. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo trudny teren tutaj w Toruniu. Widać, że tutaj nie jedna drużyna zgubi punkty, czy nawet na wyjeździe Lana będzie bardzo groźna. Ale byłem do końca pewny, że wygramy, bo naprawdę jesteśmy, uważam, dobrym. Jesteśmy dobrze przygotowani do rundy. Tu trener jest nowy, ale fajnie nas poukładał. Myślę, że wyciągnął na ten moment to, co najlepsze w ustawieniu, w taktyce. I naprawdę fajnie to wyglądało i do końca wierzyłem, że wywieziemy z tego trudnego terenu 3 punkty. Ja powiem tak, na pewno nie zasłużyliśmy na porażkę w tym meczu. Było widać na boisku, że staramy się, każdy biega za każdego. O decyzji sędziego nie będę się wypowiadał, bo na pewno powinniśmy nie dopuścić nawet do takiej sytuacji pod tą bramką, że tak się zakotłowało. Szkoda, że nie poszliśmy za ciosem, gdy 2-0 zrobiliśmy 2-2. Jak nam udało się wyjść na prowadzenie, myślę, że dowiedzielibyśmy już do końca 3 punkty. Jeszcze zapytam trenera Rany, Tomasza Sęskiego. Kilku zawodników utykało mocno, wiadomo już, czy problemy będą poważniejsze, zdrowotne? No, na razie nie mam takiej wiedzy, nie zgłaszał mnie jakoś urazu i nie widziałem, żeby ktoś, że tak powiem, nie o własnych siłach opuścił boisko. Zresztą zawodnicy teraz mają wyjść na rozbieganie i nikt nie zgłosił kontuzji, także myślę, że nic podobnego się nie wydarzyło. Dobrze, dziękuję. Podaje na prawą stronę, wchodzi tutaj Mike Szak, uderzenie do środka Tomaszewski i gol! Wyrównanie! Znakomitą akcję przeprowadzili znowu do Wincelany Krycja.